W najnowszym tygodniku Gazeta Polska artykuł Doroty Kani o resortowych ekspertach smoleńskich. Ojciec profesora Pawła Artymowicza, jak sam napisał, walczył z bandami Narodowych Sił Zbrojnych, a jego dziadek należał do Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi i w drugiej RP siedział w więzieniu za antypolską działalność. Poza tym budownictwo. Kto zarobi na budowaniu mieszkań dla młodych?